Witajcie na kolejnym spotkaniu online Kościoła Lifehouse Poznań. Witam Ciebie. I tak, Ty, który właśnie siedzisz na kanapie i być może oglądasz nas po raz pierwszy, witam również Ciebie. Zastanawiasz się może, kim jesteśmy? Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, zielonoświątkowym, który skupia się wokół osoby Jezusa. Jak może kojarzysz, a może w ogóle nie kojarzysz, był to człowiek, który niesamowicie kochał ludzi i wszystko, co robił, robił właśnie z miłości wobec ludzi. I jak możesz się domyśleć, my właśnie tak samo działamy. Kochamy Jezusa, kochamy ludzi i dlatego właśnie tutaj jesteśmy. Domyślam się, że dla niektórych z nas ciągłe siedzenie w domu nie jest idealną sytuacją, ale jestem też przekonana, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji możemy znaleźć pozytywy. I być może przez te ostatnie miesiące nauczyłeś się gotować, być może zacząłeś ćwiczyć z Chodakowską albo przeczytałeś wszystkie te książki, które już dawno kurzyły się na Twojej półce. Więc teraz mam dla Ciebie wyzwanie, abyś w komentarzu napisał, czego nauczyłeś się przez ten czas. Jeżeli wypróbowałeś jakiś super przepis, to proszę Cię, wyślij nam linka w komentarzu, bo z chęcią wypróbuję ten przepis. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na uwielbienie. Skrzydła Twe ukryj mnie w silnej dłoni swej, kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie, królem Tyś spienionych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Odpocznę się, podniesiesz mnie. Panie, królem Tyś spienionych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Królem Tyś spienionych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. When the oceans rise and thunders roar,
oceans rise and thunders roar. I will soar with you above, above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. Gdy noc zapada, gdy strach powraca, nie zostawiasz mnie. Gdy brak mi wiary, nadzieja słabnie, siłę dajesz mi. Gdy kolejna myśl mi mówi, że nie uda się już nic, decyduję, że nie poddam się, bo we mnie wierzysz Ty, bo we mnie wierzysz Ty. Wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się tak jak echo. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się tak jak echo. W sercu słyszę go. Ty przypominasz o obietnicach, które dałeś mi. Nic nie powstrzyma Twojego słowa, będę wierzyć Ci. Kolejna myśl mi mówi, że nie uda się już nic, decyduję, że nie poddam się, bo we mnie wierzysz Ty, bo we mnie wierzysz Ty. Wiem, że Twoja miłość się wciąż ze mną, głos rozchodzi się tak jak echo. Wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się tak jak echo. W sercu słyszę. Tak jak echo. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się, rozchodzi się, rozchodzi się. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się tak jak echo. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się tak jak echo. Dziękuję zespołowi za ten niesamowity czas uwielbienia. Muszę przyznać, że jestem Waszą ogromną fanką i nie mogę się doczekać, aż będę mogła wysłuchać Waszej muzyki na żywo. I jeżeli tak jak ja właśnie tęsknisz za muzyką na żywo, to wiem, że na razie nie możemy się spotkać, ale możesz wejść na naszego YouTube'a i tam odnaleźć wszystkie te piosenki, które zespół wykonuje na naszych spotkaniach.
Dzięki temu, niezależnie gdzie jesteś, możesz gościć w swoim domu, w swoim samochodzie cały zespół uwielbienia, nawet Mateusza Pawlukiewicza z jego perkusją. Więc dobra wiadomość. I być może chcesz być też na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Tutaj, czyli na ten moment w internecie, ale uwierz mi, chcemy, abyś wiedział o wszystkim, co jest w naszych planach. Dlatego możesz zapisać się do naszego newslettera. Jedyne, co musisz zrobić, to kliknąć w link w opisie tego filmiku, a już od jutra będziesz otrzymywał najświeższe informacje o tym wszystkim, co jest w naszych planach. I jestem przekonana, że dla niektórych z nas obecna sytuacja jest bardzo stresująca. Martwimy się o to, czy dostaniemy pracę, czy nie stracimy tej, którą właśnie mamy, czy za miesiąc dostaniemy wypłatę. Ale w Ewangelii Łukasza Jezus mówi, że nie mamy się troszczyć o cokolwiek. Masz się nie martwić o to, co jutro zjesz, w co się ubierzesz. Co więcej, Jezus mówi, po prostu nie martw się o życie, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jeżeli On wie, ile jest włosów na Twojej głowie, to też wie, czego potrzebujesz. Dlatego bardzo dziękuję w imieniu całego Kościoła za Twoje wsparcie finansowe. I jeżeli nadal chcesz nas wspierać w taki sposób, to możesz to zrobić poprzez przelew bankowy. I właśnie w tym momencie widzisz nasz numer naszego konta bankowego, na które możesz przelewać nasze środki. Uwierz mi, ja, a przede wszystkim Bóg, jesteśmy niesamowicie wdzięczni za każdą Twoją ofiarę. A teraz przed nami niesamowity moment. Czy kojarzysz tę piosenkę? A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament. I nie, to nie jest właśnie mój casting do zespołu uwielbienia, bo wiem i Wy właśnie też wiecie, jakie są moje zdolności wokalne. Ale jak możecie się domyślać, już za parę dni świętujemy jeden z najważniejszych dni w roku. Dzień Mamy. Myślę sobie, że ten dzień mógłby się również nazywać Dniem Superbohaterki. I w imieniu całego Kościoła chciałabym życzyć wszystkim mamom, mamo, bardzo Cię pozdrawiam w tym momencie, wszystkiego najlepszego. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dla nas robicie. Dziękujemy za każdego SMS-a, za każdy telefon od Was. Dziękujemy za te kanapki na śniadanie i za każdy uścisk, który dostajemy za każdym razem, jak do Was przychodzimy. I z tej okazji przygotowaliśmy małą niespodziankę. Dlatego w tym momencie zapraszam Was do obejrzenia filmiku, a już po nim kazanie pastora Przemka. Zawsze mówiłaś, że mogę zostać kim zechcę. Nauczyłaś mnie czytać. Nauczyłaś mnie marzyć. Nauczyłaś mnie przepraszać. Pokazałaś mi, czym jest prawdziwa siła. Jak być wdzięcznym. Jak kochać innych. Jak cieszyć się z małych rzeczy. Jak dzielić się tym, co mam. Dzięki Tobie czułem się bezpiecznie. Byłaś ze mną zawsze, kiedy było mi przykro. Kiedy chorowałem. Kiedy Cię potrzebowałam. Byłaś ze mną na każdym meczu. Na każdym szkolnym występie. Zawsze, kiedy wygrywałem i przegrywałem. Poświęciłaś siebie dla mnie. Dałaś mi wszystko, co miałaś. Walczyłaś o moją przyszłość. Często byłaś zmęczona. Brakowało Ci sił. Ale nigdy się nie poddałaś. Dzięki Tobie jestem odważny. Dzięki Tobie nie boję się wyrażać swoich myśli. Dzięki Tobie wiem, jak się modlić. Dzięki Tobie znam swoją wartość. Dzięki Tobie żyję. Dziękuję, mamo. Dziękuję, mamo. Dziękuję, mamo. Kocham Cię. Dzień dobry wszystkim. Witam Was po raz kolejny w Kościele Online. Bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu razem. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać na żywo, tam gdzie zwykle to robimy. Dzisiaj świętujemy
troszeczkę bardzo szczególny dzień w tym roku, o którym już wcześniej Zuza wspomniała, mianowicie Dzień Mamy. Co prawda ten dzień będzie dopiero za 2 dni, ale już dzisiaj przygotujcie się, żeby naprawdę ten dzień uczcić razem ze swoimi mamami, wysłać im jakąś bardzo ciepłą wiadomość, jakiś fajny prezent albo spędzić z nimi trochę czasu, jeśli macie taką możliwość. Więc drogie mamy, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj chcę was zainspirować i troszeczkę rozciągnąć w pewnym temacie, więc mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, ale jeśli jesteście tutaj dzisiaj i oglądacie to razem z nami, to na pewno chcecie czegoś więcej w swoim życiu. A więc zaczniemy dzisiaj od krótkiej historii. Niektórzy z nas ją znają, mianowicie jest to historia, kiedy Jezus zgubił się swojej mamie i swojemu tacie w Jerozolimie. Czy ktoś kiedyś z was zgubił się swoim rodzicom? Jeśli tak, możesz napisać teraz w komentarzu, kiedy to było i jak długo cię szukali i czy w ogóle cię znaleźli. A więc jest taka sytuacja, gdzie rodzina Jezusa pielgrzymowała raz w roku do Jerozolimy na jedno ze świąt. Z miejsca, gdzie mieszkali, czyli z Galilei do Jerozolimy było około 70 do 100 kilometrów, więc trochę ta droga zajmowała i w jednej z tych wycieczek Jezus został w Jerozolimie, a jego rodzice już odeszli na jakąś odległość od niego. Więc kiedy jego mama orientuje się, że go nie ma, na pewno wpada w panikę, jak to robi większość mam w takiej sytuacji i postanawia po niego wrócić. Jezus oczywiście został w świątyni z uczonymi tamtych czasów, rozprawiał z nimi na tematy religijne, na tematy Boga, na tematy świątyni Jerozolimy, przeszłości i przyszłości i czuł się tam jak ryba w wodzie. Czuł się tam bardzo dobrze, potrafił odpowiedzieć na każde ich pytanie i potrafił zadać takie pytania, na które oni nie znali odpowiedzi. Więc Jezus jest w swoim żywiole, świetnie się bawi, po czym przychodzi jego mama z wiadomą miną na twarzy, zdenerwowaniem i wszystkim, co temu może towarzyszyć. I bierze go z powrotem do rodziny, bierze go z powrotem do całej tej wycieczki. Kiedy on czuje się tam świetnie, chciałby na pewno zostać, ale patrzcie, co pisze Łukasz w 2 rozdziale Ewangelii Łukasza, 51 i 52 werset. Pisze, Jezus poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Ciekawe jest, że tylko Łukasz opisuje tą historię. Żaden inny ewangelista nie nawiązuje do tego zdarzenia. Ale czy zwróciłeś kiedyś uwagę, że o Jezusie dopiero słychać potem za około 18 lat? Jezus w tym czasie miał około lat 12, może 13 i dopiero kolejna wzmianka w Ewangeliach jest, kiedy ma około lat 30, więc 18 lat to jest szmat czasu. Dla ciekawości mogę wam powiedzieć, że w którymś roku zbadano i podliczono wszystkie spóźnienia pociągów PKP i wyniosły one 16 lat, więc prawie 18. Wielu ludzi dzwoniło wtedy do radia i zastanawiali się i dawali propozycje, co w ciągu tych 16 lat można było zrobić. Ale co myślisz, co Jezus robił w tym czasie? 18 lat. Może chodził do szkoły, może psocił jak każde uczciwe dziecko, może tylko wyobrażasz sobie, że on modlił się i pościł, więc potem te 40 dni to był naprawdę pikuś dla niego. Niektórzy piszą, że albo pokazują w filmach, że podawał młotek i gwoździe ojcu swojemu w pracy, że robił krzesła razem z ojcem, chociaż wtedy leżało się przy stołach, ale nie wchodźmy w to głębiej. Jezus mógł robić różne rzeczy, ale to, co na pewno robił, to wzrastał. Wzrastał i rozwijał się, tak jak Łukasz wcześniej pisze, że Jezus rozwijał się umysłowo i fizycznie, a Bóg otaczał go opieką, a ludzie życzliwością. Więc to, o czym chcę dzisiaj do was mówić, to jest wzrost. Wzrost i rozwój, ponieważ wszystko, co ciebie otacza, kim ty jesteś, czego dotykasz w swoim życiu, potrzebuje czasu, żeby wzrastać. Niektóre rzeczy potrzebują kilka lat, niektóre miesięcy, a niektóre nawet 18, żebyś mógł zobaczyć różnicę. Więc przyroda, którą widzisz dookoła, to wszystko zmienia się, to wszystko też potrzebowało czasu, żeby się ukształtować. Ty jako człowiek
nie miałeś od razu 1,80 m czy 1,60 m albo bicepsa, którego nie możesz objąć jedną dłonią. To wymagało czasu, to wymagało pewnego procesu, żebyś urósł do jakiejś wysokości albo żebyś rozwinął swoje ciało, twoja rodzina. Być może rośnie i rozwija się, rośnie w liczbie. Jestem bardzo, może nie zaskoczony, ale szczęśliwy, że w naszym kościele jest bardzo dużo świeżych, takich małych dzieciaczków, które się rodzą albo za chwilę się urodzą. Także jesteśmy podekscytowani i szczęśliwi, że mamy coraz więcej ludzi w kościele. Twój biznes. On może też się rozszerzać, możesz rozszerzać swoje pole działania, on może wzrastać i może się rozwijać. Podobnie Kościół potrzebuje czasu, żeby dojrzewać. Więc wszystko potrzebuje czasu. Czasu na wzrost, czasu na rozwój i nawet Jezus jako Bóg na ziemi potrzebował czasu, żeby dorosnąć do tej misji, z jaką przyszedł tutaj na ziemię. Więc w ciągu tych 18 lat Jezus wzrastał. Wzrastał, czyli dbał o swoje zdrowie. O swoje zdrowie psychiczne, o swoje zdrowie fizyczne, o swoje zdrowie duchowe. I zajęło mu to aż albo tylko 18 lat, żeby później w wieku 30 lat wyjść na powierzchnię ziemi, pokazać się całemu ówczesnemu światu i zrobić naprawdę niezły bałagan. Dlaczego wzrost jest ważny? Dlaczego inwestowanie w siebie, dlaczego inwestowanie w zdrowie tego, co ma wzrastać, jest istotne? Ponieważ wszystko, co zdrowe, rośnie i rozwija się. Wszystko, co jest zdrowe, rośnie się. To jest naturalny proces, że jeśli mamy zdrowego człowieka, on rośnie i rozwija się. Jeśli mamy zdrowe drzewo czy inną roślinę, ono rośnie i rozwija się. Jest poddane bardzo często, a nawet zawsze, pewnemu procesowi. Wolnemu procesowi, który biegnie czasami latami. I świadomość tego procesu i kierunek tego wzrostu jest bardzo ważny. Nawet jest dużo ważniejszy niż szybkość tego, jak szybko wzrastasz, jak szybko się dzieją te rzeczy, ale świadomość tego, że potrzebujesz procesu, wolnego procesu, który może nie jest popularny w dzisiejszym społeczeństwie, w dzisiejszym postrzeganiu rzeczywistości i chęci posiadania wszystkiego od razu. Ta świadomość procesu i kierunek wzrostu jest bardzo ważny i ważniejszy niż jego szybkość. Więc w dobie wszystkiego szybko, już, teraz, rzeczywiście słowo proces jest mało atrakcyjne, ale tylko długi i wolny, nienatychmiastowy proces jest gwarantem właściwego wzrostu. Bo niektóre rzeczy rosną, ale nie rosną właściwie. Niektóre rzeczy szybko rosną, ale rosną nie w tym kierunku. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś zaimplementował zdrowie w te rzeczy, które chcesz, żeby wzrastały. I jeśli zadbasz o zdrowie tego, co chcesz, żeby rosło, gwarantuję ci, że to będzie rosło. Więc jeśli dzisiaj jesteś nastolatkiem, zrób wszystko, co możesz, żeby inwestować w siebie, w swoje relacje, naukę. Ucz się do matury, jeszcze zdążysz, ponieważ przed tobą jest ogromny wzrost i masz bardzo dużo czasu, żeby zainwestować w siebie, żeby też ukierunkować właściwie swój rozwój. Apostoł Paweł, kiedy wspomina budowanie kościoła w Koryncie, mówi w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 3, werset 6: ja zasadziłem, Apollos podlał, ale Bóg dał wzrost. Więc jeśli ty dbasz o zdrowie, jeśli ty podlewasz, jeśli ty ustawiasz właściwy kierunek, jest duża szansa, a nawet jest pewne, że Bóg da wzrost tym rzeczom, w które dzisiaj inwestujesz. I samopromocja to nie zawsze jest wzrost. I rosnąca ilość lajków na Facebooku czy followersów na Instagramie to nie zawsze jest oznaką wzrostu, nie zawsze to jest oznaką rozwoju, czasami tak. Ale zobacz, Jezus jako Bóg musiał zniknąć
na około 18 lat, żeby ukształtował się w nim jego cel, żeby ukształtował się w nim jego charakter, jego podejście, jego znajomość Boga, znajomość Pisma, znajomość historii i tak dalej. I zdradzę ci pewną tajemnicę. Najszybciej wzrastasz, kiedy nikt cię nie widzi. Najszybciej rośniesz, najszybciej się rozwijasz, kiedy nikt ci nie widzi, kiedy robisz rzeczy, których nie możesz pokazać publicznie, robisz rzeczy, o których czasem nikt nie wie, nie mówisz o nich wszystkim ludziom dookoła, wtedy najszybciej wzrastasz. Może to jest trudne, ale to jest prawda. Może powiesz, ale przecież nikt tego nie widzi, chciałbym, żeby każdy widział, jak ja się rozwijam, jak ja wzrastam, ale powiem ci szczerze, w moim życiu jakąkolwiek promocję, jeśli ją otrzymałem, nie stało się to, kiedy krzyczałem na wszystkich socjalach, ale po tym, kiedy ciężko pracowałem w ukryciu, kiedy modliłem się w ukryciu, kiedy uczyłem się w ukryciu, kiedy rozmawiałem z ludźmi w ukryciu, kiedy dawałem z siebie to, co najlepsze, kiedy nikt tego nie widział. Najszybciej wzrastasz, kiedy nikt cię nie widzi. Niektórzy z was powiedzą, może dla mnie jest za późno już na wzrost. Tyle przeszedłem, tyle razy mi się coś nie udało, mam już 27-28 lat, poddaję się, jestem za stary, albo powiesz, jestem po 40, niech inni wzrastają, mój czas przeminął. Ale moim pragnieniem dla was wszystkich, dla nas wszystkich jest to, żebyś dziś zobaczył możliwości wzrostu. Żebyś dziś zobaczył możliwości wzrostu i rozwoju w swoim życiu, dookoła ciebie, bez względu na to, co przeszedłeś, ile masz lat. Bóg jest zawsze gotowy, żeby dać ci wzrost i rozwijać twoje życie. Taki już jest Bóg. Nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. On zawsze jest zainteresowany tym, żebyś się rozwijał. On zawsze jest zainteresowany tym, żebyś wzrastał. On zawsze chce widzieć pomnożenie w twoim życiu czegokolwiek. Pomnożenie twoich relacji, pomnożenie twoich finansów, pomnożenie twoich darów. On zawsze jest zainteresowany tym, żeby w twoim życiu było więcej. Myślenie o przyszłości zawsze bardziej mnie ekscytuje niż przeszłość. Przyszłość jest, wiadomo, zawsze bardziej wymagająca niż przeszłość, dlatego zachęcam cię dziś. Zrób wszystko, żeby zadbać o zdrowie tych obszarów życia, w których chcesz za jakiś czas widzieć wzrost. Tych obszarów życia, które chcesz, żeby się rozwinęły. Niech to będzie twoje zdrowie, twoja rodzina, twoje pasje, zainteresowania, to kim chcesz być zawodowo. Jeśli masz swój biznes, zadbaj o zdrowie swojego biznesu, żeby wzrastał. Jeśli prowadzisz kościół albo jesteś w kościele, jesteś częścią wolontariuszy, zadbaj o zdrowie swojego bycia tam i zobaczysz rozwój w tym. Relacje, jeśli o nie nie dbamy, jeśli nasze relacje nie są zdrowe, to nigdy nie będą się rozwijać. I oczywiście twoje finanse. Jeśli chcesz, żeby się rozwijały, pamiętaj, żeby zdrowo funkcjonować, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, zarabianie, oddawanie 10% swoich dochodów i te wszystkie różne sprawy, które są bardzo, bardzo istotne dla zdrowia twoich finansów. I to, o czym ja osobiście marzę, to chcę być przez całe moje życie zawsze zainspirowany do wzrostu, zawsze zainspirowany do rozwoju. Nie chcę nigdy pogodzić się z tym, co na dzisiaj mam, nie chcę nigdy pogodzić się z tym, jaki jestem, czego się nauczyłem, kim jestem, ale chcę zawsze być inspirowany, żeby rozwijać się bardziej, szukać więcej, ponieważ wiem, że taki jest mój Ojciec w niebie, ponieważ wiem, że taki jest Bóg, że On chce dla mnie więcej. Więc miej świadomość swojego rozwoju na dziś, ale co jest ważne, zachęcam cię, nie bój się często zamykać swoich oczu, żeby widzieć, kim się stajesz, żeby widzieć, gdzie będziesz w przyszłości, gdzie będziesz za jakiś czas, bo są zawsze jakieś miejsca, w których możesz się rozwinąć. Nie bój się zamykać swoich oczu, nie bój się marzyć o tym, kim będziesz w przyszłości. Każdy z nas ma jakieś braki, ja mogę się przyznać, że mam, które świadczą o tym, nie świadczą one o tym, że jestem słaby, ale świadczą one o tym, że to jest miejsce na wzrost. One świadczą o tym, że mogę
się rozwijać, że mogę wzrastać. Więc nie chodź smutny, jeśli widzisz braki w swoim życiu, ale podnieś swoją głowę i powiedz: naprawdę super, mam braki, więc jest to miejsce, w którym mogę zobaczyć rozwój. Mam braki, więc jest to miejsce, w którym Bóg może dać mi wzrost i nie bój się nad tym pracować. I pamiętaj, że przyszłość jest ekscytująca. To, kim jesteś dziś, jest równie ważne, jak to, kim będziesz jutro. Nie bój się zamykać oczu i myśleć o przyszłości. I to jest bardzo, bardzo ekscytujące, że zawsze mamy miejsce na rozwój. Więc załóżmy, że chcesz wzrastać. Załóżmy, że podejmiesz dzisiaj decyzję, zanim wyłączysz tą transmisję, że chcesz wzrastać, zanim zaczniesz znowu scrollować social media, żeby szukać kolejnych inspiracji i być może nawet zapomnisz o tym, co tutaj mówiłem. Załóżmy, że chcesz naprawdę aspirować do czegoś więcej, że chcesz obnażyć niedoskonałość tej teraźniejszości, w której żyjesz, że widzisz potencjał przyszłości. I może zapytasz, jak to zrobić? Chciałbym ci dać 3, może 4 kroki do. Niestety takiego planu nie mam, nawet dla swojego życia, ale możemy spojrzeć wszyscy na to, co nas otacza. Spójrzmy choćby na dzieci, one zawsze mają miejsce na wzrost. Z tygodnia na tydzień możemy dostrzegać w nich zmiany. Ja w moich dzieciach dostrzegam je czasami z dnia na dzień albo czasem z godziny na godzinę, jak się zmieniają w różnych aspektach. I ten proces cały czas trwa. Z biegiem lat on rzeczywiście zwalnia, ale jeśli to jest dobry kierunek, to niech nigdy się nie kończy. Nie można przyspieszyć czasami tego wzrostu, nie można ich pociągnąć za włosy, żeby szybciej urosły, ale możemy zadbać o właściwe pożywienie, o sen, o ruch i wtedy ten rozwój jest dużo, dużo lepszy. Nie możemy przyspieszyć ich rozwoju emocjonalnego czy włożyć im do głowy całej mądrości, ale możemy zadbać o dobre wartości w naszym domu. Możemy dać im właściwe przykłady zachowań i ich bycie oczywiście w świecie dzieci, w kościele, gdzie jest cudowna ciocia Marta Oleśkowska. To jest bardzo dobra inwestycja w ich wzrost. Możemy zadbać o swoje też zdrowie, które jest dla naszych dzieci przykładem. Jeśli inwestujesz zdrowie w to, co chcesz, żeby wzrastało, to będzie właściwie wzrastać. Bo wzrost jest naturalnym procesem. Nie można go zatrzymać. Nie zawsze można go przyspieszyć, ale na pewno możesz zdecydować, w jakim kierunku on pójdzie. I jeśli chcesz wzrastać, rozwijać się i prowadzić naprawdę błogosławione życie, możesz dzisiaj zdecydować się na to i ustawić się we właściwej pozycji do wzrostu. Przeczytajmy, co pisze człowiek, który niewątpliwie przeszedł proces wzrostu. Psalm 92, 12 werset do 15 napisał prawdopodobnie Mojżesz albo Dawid, to nie jest do końca pewne, ale bez względu na to, czy napisał to Mojżesz czy Dawid, na pewno byli to ludzie, którzy przeszli proces wzrostu, proces rozwoju i ogromnej zmiany w swoim życiu. Posłuchajcie, co tam jest napisane. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Boga kwitną na jego dziedzińcach. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Bóg jest prawy, że jest naszą siłą, naszą skałą i nie ma w nim nieprawości. Jest to obietnica dla każdego, kto pozwoli Bogu zasadzić siebie w jego domu. W jego domu, co mam na myśli? W jego domu, czyli w jego wartościach, w tym, co do nas mówi, w jego słowach, w jego wskazówkach, które daje do naszego życia, ale też w bardzo restrykcyjnych, pewnych przykazaniach, które nie są po to, żeby ciebie usidlić i związać i ograniczyć, ale po to, żeby dać ci właśnie wolność. Więc jeśli się zakorzenisz w jego domu, to Boże błogosławieństwo, Boże ręce, Boże serce na 100% zareaguje na twój wybór. Na 100% zareaguje na twoją decyzję i jest napisane, że ten, kto będzie zakorzeniony, rozkwitnie, będzie obfity, będzie miał większą pojemność, będzie rosnąć, wydawać większy owoc, mieć większy zasięg, będzie skuteczny nawet na starość, wytrzymały i zawsze, zawsze świeży. I tu jest porównanie bardzo ciekawe do cedrów na Libanie, czy jak
czy do palmy, czyli też do bardzo egzotycznej jednak dla nas przyrody, ale to są potężne drzewa, to są potężne rośliny, które ciągle rosną. One są nieograniczone w swoim wzroście, co do wielkości, zasięgu korzeni i tak dalej, ale czy znasz może sztukę hodowania drzewek bonsai? Porównaj sobie teraz to drzewko bonsai, którego akurat nie mam przy sobie, takie czasem malutkie, czasem trochę większe, do cedrów na Libanie. Teraz możesz przeskrolować cały internet i poszukać zdjęć palmy czy cedrów libańskich i porównać to sobie z drzewkiem bonsai. I drzewka bonsai, czyli sztuka hodowania tych drzewek, przeczytam wam, co to jest. To jest sztuka miniaturyzowania drzew lub krzewów uprawianych w odpowiednio dobranych płaskich pojemnikach. Efekt ten jest uzyskiwany poprzez specyficzne przycinanie oraz pielęgnację. W potocznym znaczeniu zminiaturyzowane rośliny o sztucznie wymuszonym płytkim systemie korzeniowym umieszczone w płaskim naczyniu. Drzewko bonsai nigdy nie jest skończone, jest ono żywą rośliną, co prawda, wymagającą stałej pielęgnacji, polegającej nie tylko na podlewaniu i nawożeniu, lecz również o dbaniu o jej skarłowaciały kształt poprzez używanie różnych technik mechanicznych. Drzewko jest więc przycinane, pędy uszczykiwane, a gałęzie owijane drutem, o Boże, aby zachowały nadany im kształt. Pomyśl teraz o cedrach Libanu, pomyśl o palmie i pomyśl o drzewku bonsai. Czy ty, twoja rodzina, twój biznes, twoje finanse, kościół, dary duchowe, cokolwiek masz dzisiaj w swoim życiu, czy chcesz, żeby one były jak drzewko bonsai? Czy chcesz, żeby były nieograniczone we swoim wzroście jak palma albo jak cedr Libanu? Więc zachęcam cię dzisiaj, przesadź się z płytkiej doniczki bonsai. Przesadź się dzisiaj z płytkiej doniczki poczucia, niskiego poczucia wartości. Przesadź się z doniczki pod tytułem co ludzie powiedzą. Doniczki może pecha życiowego. Doniczki strachu przed jutrem, kiedy jesteś sparaliżowany, kiedy myślisz o przyszłości. Może żyjesz w doniczce kompleksów? Kiedy możesz żyć zakorzeniony w domu Boga i mieć nieograniczone pole wzrostu. Nie pozwól, proszę cię, nie pozwól w swoim życiu przycinać sobie korzeni, tak jak jest przycinane drzewko. Nie pozwól przycinać sobie korzeni miłości, korzeni dobrych wartości, których się nauczyłeś albo może wpoili w ciebie twoi rodzice. Nie pozwól obcinać sobie korzeni moralności, korzeni odwagi w swoim życiu, ryzyka. Nie żyj dłużej, proszę cię, nie żyj dłużej w idei bonsai. Ale to, co możesz zrobić, co możesz zdecydować, żeby wzrastać i rozwijać się, to przesadź się do domu Bożego. Przesadź się do Jego słów, przesadź się do Jego wartości, przesadź się do tego, co On chce dla twojego życia. Bonsai ciągle żyje, tak jak mówi definicja, ale nigdy nie urośnie. Możesz żyć, możesz funkcjonować, może to jakoś życie twoje upływać, ale możesz naprawdę wzrastać. Możesz naprawdę przesadzony z tej doniczki bonsai być zakorzeniony w domu Boga i naprawdę, naprawdę rosnąć. Chcę, żebyś naprawdę się rozwijał. Chcę, żebyś naprawdę upewnił się dzisiaj, czy wzrastasz, czy kierunek twojego wzrostu jest właściwy, czy w ogóle się rozwijasz i wzrastasz, bo celem samym w sobie nie jest życie jako takie, żeby je przeżyć. Nie jest nawet szczęście jakieś samo w sobie, ale celem jest wzrost i zasięg taki, jaki zaplanował dla twojego życia Bóg. I jeśli Bóg dla ciebie chce, żebyś był jak cedr Libanu, jak palma, to chce, żebyś się rozwijał. Więc upewnij się dzisiaj, że wzrastasz, upewnij się, że modlisz się, upewnij się, że rozmawiasz z Bogiem, że znasz Go, upewnij się, że czytasz Jego Słowo, żeby cały czas wiedzieć, co Bóg myśli o tobie albo o innych, upewnij się, że wierzysz na co dzień, upewnij się, że znasz Jego wartości, że służysz innym i do czego najbardziej cię zachęcam, upewnij się dzisiaj, że znasz Boga. Upewnij się, że znasz Jezusa. Upewnij się, że znasz tego, który cię stworzył i który zaplanował dla ciebie naprawdę nieograniczone pole wzrostu. Nieograniczoną
nieograniczone możliwości tego, żebyś się rozwijał. Posłuchaj tego. Cezar, Piłat i ugrupowania religijne w czasach Jezusa, Judasz jeszcze do tego wszystkiego, oni wszyscy starali zatrzymać się Jezusa, planując jego śmierć i ostatecznie zabili go. Jezus przyszedł po to na ziemię, żeby zrobić dużo ciekawych rzeczy, o których możesz przeczytać w 4 Ewangeliach, ale też przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. To była jego ostateczna i ta główna misja. I Cezar, Piłat, ugrupowania religijne, Judasz starali się to zatrzymać. I rzeczywiście im się udało. I tak samo ty masz w życiu misję. Tak samo masz w życiu jakiś cel. Tak samo masz w życiu coś, do czego powołał cię Bóg. Czy jesteś tego świadomy dzisiaj, czy nie? I wiesz, że masz to zrobić i są różne rzeczy, które chcą ciebie zatrzymać. Spotykają cię różne okoliczności, które mają potencjał, aby zatrzymać twój wzrost. To może być nietolerancja, może być wypadek, jaki miałeś w swoim życiu, choroba, jakieś niespełnione, jakieś oczekiwania innych, zranienia, nieprzebaczenie, samotność, ale to, co zrobił Jezus na przekór tym wszystkim przeciwnościom, na przekór tego, że oni chcieli Go zatrzymać, On rzeczywiście umarł, ale po 3 dniach zmartwychwstał. Po 3 dniach znowu wstał do życia, nie pozwolił się pokonać, ale wykorzystał te przeciwności, wykorzystał to, co oni chcieli dla jego porażki. On wykorzystał i odniósł zwycięstwo. Tak samo ty, zakorzeniony w Nim, kiedy znasz Boga i jesteś w jego domu, możesz wykorzystać przeciwności, wygrać i zacząć wzrastać. Jeśli znasz Jego, jeśli On jest w tobie i ty jesteś w Nim, to ostatecznie nigdy nie zostaniesz w tym samym miejscu. Ostatecznie nigdy nie zostaniesz w idei bonsai, ale zawsze będziesz aspirował do tego, żeby być palmą albo cedrem Libanu. Więc nie zostań w miejscu depresji, nie zostań w miejscu nietolerancji, nie zostań w miejscu złego wpływu innych. Niektórzy z nas rzeczywiście zatrzymali się na jakiejś stronie książki swojego życia i założyłeś w tym miejscu zakładkę, bo to może nie był najciekawszy rozdział, albo był tak dobry, że myślisz, że to już wszystko, już lepiej być nie może. Może dzisiaj już nie masz siły przerzucić kolejnej strony swojego życia, może nie masz już ochoty po prostu walczyć o to, co tobie się tak naprawdę należy. Być może czujesz wstyd ze względu na swoje grzechy, które popełniłeś w swoim życiu, może tak być, ale proszę cię dzisiaj, znajdź siłę, żeby przerzucić kolejną stronę swojej książki, kolejną stronę książki swojego życia, kolejną stronę twojej wiary i naprawdę wzrastaj. Wzrastaj i rozwijaj się. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, możesz do nas napisać maila, jesteśmy dla ciebie, możesz pójść do kogoś, porozmawiać w bezpiecznej odległości i w maseczce oczywiście. Poproś kogoś o wsparcie, nie bój się tego. Jeśli nie masz siły pójść dalej, jeśli nie masz siły wzrastać, jeśli nie możesz znaleźć inspiracji, naprawdę pójdź do kogoś, niech ktoś ci pomoże. Bądź szczery, a zaczniesz widzieć proces i progres rzeczy, które Bóg ma dla ciebie w twoim życiu. Zaczniesz widzieć proces i progres w swoim biznesie, w swoich relacjach, w swoim małżeństwie, w swoim osobistym postrzeganiu nawet samego siebie. Każdy z nas przeżywa trudne chwile. Straty bliskich, może nie narodziły się twoje dzieci, może miałeś duże niepowodzenia finansowe, bankructwo, złe decyzje, złamane relacje. I dzisiaj możesz zakończyć oglądanie tego online, wyłączyć swój iPad albo telewizor i być wolny od ciężaru przeszłości, albo możesz jeszcze bardziej zapuścić korzenie zgorzknienia, niskiej samooceny, hodować dalej i rozwijać nieprzebaczenie, poczucie straty, zawód ze strony bliskich, albo coś, co boli cię najbardziej, czyli zdrada, jakiej doświadczyłaś w swoim życiu. I nadal nie będziesz wzrastał. Nadal będziesz w tych korzeniach tych złych rzeczy i nadal nie będziesz piął się ani pieła do góry. I to jest twoja decyzja, to nie jest decyzja innych. Nikt za ciebie nie podejmie decyzji, żeby przesadzić z doniczki bonsai do naprawdę żyznej i dobrej gleby, gdzie wyrośniesz jak palma albo jak cedr Libanu. Więc dzisiaj chcę cię zachęcić, podejmij tą decyzję. Jan, najbliższy przyjaciel Jezusa, zanotował takie jego słowa. Są one zapisane w Ewangelii Jana,
w 10 rozdziale, wersety 10 do 11. Posłuchajcie, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, Jezus mówi, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Jezus jest naprawdę dobrym pasterzem, dobrym kompanem, dobrym przyjacielem naszej podróży. I te słowa napisał Jan, który naprawdę był blisko Jezusa, znał Go przez całe Jego życie. Kiedy Jezus umarł, to On jako pierwszy był przy grobie razem z Piotrem. To On później napisał bardzo, bardzo długą, ciekawą, interesującą i zagadkową Księgę Objawienia, którą zachęcam, żeby czytać. I on pisze, że zanotował te słowa, wychwycił to, że Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz oddaje swoje życie za owce i przyszedł, aby te owce, abyśmy my mieli życie w całej pełni. Dlatego dzisiaj mega chcę Cię zachęcić, podejmij decyzję, żeby poznać Boga, żeby powierzyć swoje życie Jezusowi, żeby oddać Mu swoją przeszłość, żeby dać Mu dostęp do teraźniejszości, a będziesz pewien, że On zajmie się Twoją przyszłością. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, poprzez pomodlenie się, wypowiedzenie słów do Niego. Kiedy jesteś teraz przed telewizorem, kiedy jesteś teraz gdziekolwiek, oglądasz tą transmisję, możesz pomodlić się krótkimi słowami i zaprosić Jezusa do swojego życia. To nie jest skomplikowane, to jest bardzo proste, bo jest napisane, że każdy, kto uwierzy, że On jest Synem Bożym, że On przyszedł na ziemię, że On umarł za nas i że On zmartwychwstał. Każdy, kto uwierzy i wyzna to ustami, ten będzie zbawiony. Więc jeśli już dzisiaj chcesz zabezpieczyć swoją przyszłość, zabezpieczyć swój rozwój, zachęcam Cię, zrób to. Nie bój się, to jest proste, to jest skuteczne, to naprawdę działa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że będzie to przydatne do waszego codziennego życia. Zostańmy razem, zostańmy w kontakcie. Jeśli podjąłeś dzisiaj taką decyzję, będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli napiszesz o tym do nas na adres mailowy, który pojawi się gdzieś tutaj. Więc śmiało pisz, śmiało daj nam znać. Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Do zobaczenia następnym razem.